Cześć, witajcie. Cześć moi drodzy, tydzień wielkich premier, wielu premier, bo trzy duże marki, właściwie to dwie duże marki, ale umówmy się, że trzy. Trzy duże brandy rzeczywiście pokazały nowe serie telefonów. No to pogadamy o nich trochę, zaczniemy od Vivo może. Tak, Vivo, no trzeba przyznać, że podniosło znowu poprzeczkę w dziedzinie fotografii, pokazując trzy modele, ale tak naprawdę całą uwagę skupia jeden z nich, wiadomo, że ten topowy. Podstawka, no cóż, już podstawka jest dosyć fajna, niemniej podstawka no, jest po prostu niczym, kompletnie niczym nie zaskakującym, dobrym flagowcem. No bo poza dosyć ciekawym wyglądem, który widzicie za moimi plecami, ma AMOLEDowy ekran, i to już o bardzo fajnej rozdzielczości. Do tego ze 120-hercowym odświeżaniem. Ekran ma 6,78 cala. I co ciekawe, ten flagowiec jest napędzany przez Mediateka Dimensity 9200, czyli to jest ten procesor, który jest mocno porównywalny z topowymi Snapdragonami. Tak, no przy okazji, poza słuchajcie, smartfonami, rzeczywiście tyle procesorów w jednym tygodniu, to ja dawno nie pamiętam, żeby zadebiutowało w smartfonach. Bo 9200 Dimensity jest nowym procesorem na rynku. Tak, dokładnie. I z rzeczy ciekawych, no akurat w tym modelu też Vivo troszeczkę namotało z pamięciami, bo te słabsze wersje mają DDR5 i UFS 3.1, natomiast w tych mocniejszych jest ta nówka sztuka, funkiel, szybka pamięć, UFS 4.0. Mówię o pamięci wewnętrznej, gdyby ktoś nie wiedział. Z fajnych rzeczy 120-watowe ładowanie baterii o pojemności prawie 5000 mAh, bo tam jest 4800 z groszem. Tak, i od razu powiedzmy, że jeżeli chodzi o pojemność baterii, to pojemności się nieco różnią w poszczególnych modelach, natomiast to 120-watowe ładowanie pozostaje w całej serii. Dokładnie. We wszystkich mamy głośniki stereo, NFC, nadajniki podczerwieni. Do tego te wyższe modele poza podstawką mają klasę szczelności IP68. Podstawka niestety nie. No ale wróćmy znaczy, do podstawki. Podstawka ma IP64, jeżeli jesteście zainteresowani. Także jedna statystyka dosyć wysoka, druga troszeczkę niższa niestety. Na pył jest nieźle w każdym razie. Tak. Aparaty 50 Sony 866 z optyczną stabilizacją i dwie dwunastki z tyłu, jedna do portretów, czyli takie małe tele dwukrotne. Natomiast tak, i ona ma tam ekwiwalent w 50 mm przysłony. Czyli portretowy typowo ten ekwiwalent i druga dwunastka. Nie przysłony, tylko ogniskowej oczywiście, przepraszam bardzo. O. Tak, co do przysłony to jest 1,75 w głównym, a pozostałe mają dwa po prostu. I 32 megapiksele z przodu? Tak, 32 z przodu to patrzę, ale to jest wspólne we wszystkich modelach już. Tak, tak. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, to wszędzie są AMOLEDy. Ja myślałem, powiem szczerze, że są matryce OLEDowe, ale są AMOLEDy. Stawiałbym na to, że Samsungowe, ale powiem szczerze, zupełnej pewności nie mam. No nie mam podali jeszcze. Tego, nie podali wszędzie, tego. Wszędzie jest 10-bitowy kolor na wyświetlaczach, także jest całkiem okej. Okay. I rozdzielczość w tej podstawowej wersji to jest 1260x2800. Tak, także gęstość wychodzi naprawdę całkiem niezła, bo tam jest 450 z hakiem PPI, zdaje się. No i świetny stosunek wielkości ekranu do wielkości przedniego panelu, bo to dobrze ponad 90%, nawet z tymi standardowymi wyliczeniami, w związku z tym sympatyczny smartfon. Jedyna rzecz, która w przypadku Vivo akurat dla mnie psuje tę serię, no to są jednak widoczne z przodu aparaty fotograficzne. Znaczy w przypadku podstawki jeden aparat fotograficzny na środku, którego nie musiałoby być orany, mogliby albo mały na górze znowu, albo coś, no w końcu mają doświadczenie akurat w tej kwestii. BBK ma technologię już podekranowego aparatu i to robiącego naprawdę dobre zdjęcia, bo pokazywali to na MWC. Co prawda pod szyldem Oppo, ale no bądźmy szczerzy, tak? Związki pomiędzy Oppo i Vivo jednak są jakieś, chociaż oczywiście producenci się będą zapierać, no ale możliwe, że koszty, tak? Koszty woli. Tak, to znaczy, ja podejrzewam.
Ja rozumiem, że to właśnie o to chodzi. Po pierwsze, ta technologia nie jest jeszcze tak dobra jak normalne aparaty, tak, które jednak widać. A po drugie, rzeczywiście koszty przewyższają jakby korzyści z zakupu. Ludzie prawdopodobnie aż tak bardzo nie cierpią estetycznie z tym aparatem widocznym i aż tak bardzo nie pragną niewidocznego aparatu, żeby płacić więcej pieniędzy za technologię, która jest na razie mimo wszystko jeszcze gorsza od tej standardowej. A, przyzwyczailiśmy się i tyle. Przejdźmy może do Pro, bo jeszcze mamy Pro Plusa i ten Pro Plus to jest najciekawszy według mnie. Ale no powiedz może dwa słowa jeszcze o Pro, żeby nie było, żeśmy go pominęli. Tak. 4870 bateryjka, ładowanie, jak wspomniałem, już takie same w całej serii. Dimensity 9200, tutaj również AMOLEDowy wyświetlacz 678 o podobnej bardzo rozdzielczości jak w przypadku podstawki. No i tutaj mamy różnicę przede wszystkim, jeżeli chodzi o konfigurację pamięci, bo jest 256 albo 512 flasha i RAMu 8 albo 12. I w przypadku aparatów fotograficznych również mamy zmianę i to dosyć znaczącą, ponieważ tutaj drugi aparat, pierwszy jest identyczny, to jest również 50 megapikseli, natomiast drugi aparat, aparat portretowy, ma również 50 megapikseli i dopiero trzecia jednostka, trzecia matryca to jest 12 megapikseli do zdjęć szerokokątnych. Z przodu również, tak jak mówiliśmy, w całej serii 32 tak, megapiksele. W tym wypadku tutaj mamy też pewne zamieszanie z pamięciami, ponieważ wersja 12256 giga i 8256 ma UFS 4.0, natomiast 12512, czyli ten najwyższy tier, ma LPDDR 5, no 5, no tam jest 5 z X-em. Dwuczęściowa bateryjka, oczywiście 50-watowe ładowanie bezprzewodowe tutaj mamy dodatkowo i 120-watowe, tak jak wspomniałem, już to zwykłe. Także różnice, konfiguracje pamięci, aparat fotograficzny dodatkowy 50 megapikseli zamiast portretowego, zamiast 12, która była w podstawce i ładowanie bezprzewodowe i to są chyba najistotniejsze różnice. A wesoło się robi w modelu Pro Plus. Ten, słuchajcie, dostał już Snapdragona 8 generacji drugiej. Już we wszystkich tierach mamy pamięci DDR5X i UFS 4.0. I żeby było zabawniej, najmniejszą baterię w serii, 4700 ma. I w dodatku jeszcze z najwolniejszym w serii ładowaniem 80-watowym. Zadziwiające tak, zupełnie. Ale no pewnie dlatego, że tutaj musieli trochę może zejść z ceny, bo dali lepszy procek i no aparat odwalili, tak? Dali tu, słuchajcie, tą calową matrycę Sony z optyczną stabilizacją i tam z obiektywem pokrytym tą warstwą antyodblaskową pomysłu Zeissa. Do tego jest, znowu jest 50 do portretów z dobrą przysłoną 1.6 i już też ze stabilizacją. I jeszcze do tego 48 megapikseli w szerokim kącie ze znośnym polem widzenia, nie jakimś strasznie dużym, bo 114 stopni, ale z przyzwoitą jak na szeroki kąt przysłoną 2.2. I do tego jeszcze 64-megowy aparat z peryskopowym teleobiektywem, czyli tym położonym płasko, który daje już pięciokrotne przybliżenie, to prawdziwe, czyli bezstratne. No i oczywiście cyfrowo może przybliżyć 100 razy i do tego jeszcze też ma stabilizację. Także jest fotograficznie naprawdę wypas tutaj. A cenowo no nie wyszło wcale tak tragicznie. Bo może nie będę Was zanudzał, odeślę Was do artykułu, ale podstawkę można mieć już za 2300, licząc bezpośrednio z juanów. Model Pro w najgorszym razie, czyli w najdroższym, który no zdecydowanie jest, myślę, najsensowniejszy, to jest góra 3800 z groszami, a najdroższy, doczesany pod korek Vivo X90 Pro Plus 12 plus 512 wychodzi 4500, czyli na nasze w granicach 6, czyli tak jak typowy flagowiec niestety. Także... No ja jest... muszę, słuchaj, sprawdzić, dlatego że powiedziałeś, że on ma pięciokrotne powiększenie, natomiast ja wpisałem, że 3,5-krotne ma to bezstratne i się teraz zastanawiam, czy znalazłeś to pięciokrotne hybrydowe, czy ja się walnąłem po prostu, jeżeli chodzi o... Może hybrydowe, wiesz co, bo ja to 5 razy brałem z obrazka,
ale były wartości, więc uznałem, że ta piątka to jest ta najmniejsza bezstratna, potem jest właśnie hybryda, a potem jest Rozumiem. 100 razy cyfrowe maksymalne, bo zwykle tak się podaje. No ale no, to jest do sprawdzenia. W każdym razie jest peryskop, więc wydaje mi się, że 3,5 to by było trochę mało jak na peryskop, bo da się zrobić zwykłym, klasycznym obiektywem, a 3 to na spokojnie, bo przecież takie telefony mamy, nie? Tak. Więc w tym momencie robienie drogiego bądź co bądź peryskopowego obiektywu, żeby dać tylko 3,5, to no, dla mnie troszeczkę o kant wyświetlacza, bo a propos wyświetlacze, te telefony mają zagięte po bokach, co nie każdy tak, może spodziewać. Ja nie wiem, czy wspomnieliśmy, słuchaj, że wersja Pro ma troszeczkę podbitą rozdzielczość, dlatego że tam jest 1440x300. Masz rację, nie wspomnieliśmy, rzeczywiście. Dobra, to tyle na temat trzech nowości Vivo. To może teraz, jak już jesteśmy przy Vivo... Przy Vivo, to przejdźmy do Oppo. Marka pokrewna, jakby nie było. Tak. Jakby nie było marka pokrewna. Oppo pokazało serię Reno 9, co powiem szczerze, że niezmiernie mnie bawi zawsze, bo kurczę, u nas dopiero co niedawno 8 się pojawiła na świecie globalnie. Tak, tak. A Chińczycy już mają 9. Więc Oppo strzela tymi renowkami jak z rękawa. No przy czym kurczę, myśmy o nich już wspominali ze dwa razy, dlatego że one od dosyć dawna są w serwisie, ponieważ były specyfikacje. One co prawda nie były tak zupełnie stuprocentowo pewne, ale w zasadzie większość rzeczy się potwierdziła. Jedyna rzecz, którą zrobiłem, uzupełniłem dane, bo nie było takich pierdółek jak rozmiary na przykład, jak przysłony aparatów fotograficznych, no i kilka innych jeszcze szczegółów, których po prostu nie ma skąd wziąć, bo nie ma certyfikatorów. Natomiast tak naprawdę większość specyfikacji, które podawaliśmy, po prostu się zgadzała. Nie zgadzała, bo przecieków było mnóstwo, telefony nudne. No. Nudne. W podstawowej wersji w AMOLED, czyli podstawowa, czyli Reno 9, tak? W podstawowej wersji AMOLEDowej wyświetlacz 6,7, Full HD pracujący, z ochroną wyświetlacza, jest ochrona Asahi, to jest dobra japońska ochrona, 120 Hz odświeżanie, 4,5 bateria, mówiłem, super wok, ładowana i ładowana, słuchajcie, w ładowarką 67-watową, ładowarka jest w zestawie. I tutaj też jest lekkie zamieszanie z pamięciami. Tak, znowu. Bo tiery pamięci są 256, 512 flesza, 8 albo 12 RAM-u. I tutaj też są różnice w standardach pamięci, ponieważ 8256, 12256 to są LPDDR4, natomiast tier najwyższy 12512 to jest piątka. I podobnie jest z pamięciami UFS. UFS dla 8256 i 12256 to jest 2,2, natomiast dla 12512 3,1. Także tutaj jakby dodatkowy asumpt do tego, żeby kupować ten najwyższy tier pamięci. Tak jest i dodam od razu, że w pozostałych modelach tych wyższych już mamy te szybsze pamięci, dalej już bez zmian. Tak. Czyli tylko te dwa najsłabsze tiery podstawki mają te wolniejsze pamięci. Podstawka ma Snapdragona 778G, ma też głośniki, zresztą to w zasadzie każdy z nich, ma głośniki stereo, ma podekranowy czytnik linii papilarnych. W podstawce jeszcze mamy aparat z przodu 32 mega, natomiast z tyłu tak troszeczkę flaczki z olejem 64+2. Tak. Także fotograficznie tak rzekłbym tak sobie, natomiast bardzo fajną dali wersję kolorystyczną, czerwoną, taką koralową, widzicie go zresztą za mną. To co za mną widzicie, to jest właśnie podstawka. Modele Pro i Pro Plus wyglądają podobnie, oczywiście tak ewentualne tam zmiany zajdą dopiero w modelu z plusem w ramach oprawki aparatu, gdzie ta zaślepeczka zostanie zastąpiona obiektywem, ale po kolei. 9 Pro to już jest Dimensity 800 Max i trochę inny aparat fotograficzny, bo dali matrycę 50 mega jako główną, natomiast ta druga matryca to jest szeroki kąt 8-megowy, więc już jest zdecydowany progres i do tego jeszcze ten układ, autorski układ Oppo przetwarzania obrazu Mary Silicon X. Wyświetlacz jest identyczny jak w podstawce, dlatego Adam o nim nie wspomniał, tak, tam jest również jak... identyczna matryca, identyczne odświeżanie, identyczna ochrona wyświetlacza. I bateria też taka sama. Tak.
I tutaj mamy 256,512, ale jeżeli chodzi o RAM, i powiem szczerze, jest to jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie No jest. widziałem chyba w tym sezonie w smartfonach, to jest wyłącznie 16 GB RAM. I to jest jedyna konfiguracja na dziś. No i bardzo klawo. Jak znam Oppo, co prawda tego nie sprawdziłem, ale jak znam Oppo, to jeszcze wirtualny RAM też do tego dorzucili. Może, ale przy tak dużym to już nie jest potrzebne. To znaczy, obawiam się, że korzystanie z wirtualnego, no chyba że to oprogramowanie mają dobrze napisane, że korzystanie dodatkowo z wirtualnego raczej spowolni to wszystko, niż rzeczywiście cokolwiek da. Dobra, Nie ale polecam korzystania z wirtualnego RAMu przy 16 giga RAMu wbudowanego fizycznie. Nie polecam. Tu nie chodzi o to, żeby w wirtualnym RAMie nie chodzi o to, żeby było szybciej, chodzi o to, żeby bajer był. Bajer jest taki, że o, mam, na nie wiem, 22 giga RAMu, ja cię, a ty masz tylko 8 cieniasie. Jest jeszcze jedna rzecz, słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie dosyć zdziwiła w przypadku tego smartfona, i to jest kwestia tego, że producent podaje obsługę tylko jednej karty SIM. Być może, że jest to pomyłka. Być może na przykład, że są dwie wersje, ale producent tego nie pisze. Wiesz co? Natomiast podają tylko jedną kartę nano SIM. Wiesz co, to jest wersja na Chiny i tak. Wszystko jest możliwe. Pomyślałem też przez chwilę o eSIM-ie, ale kurczę, jakby było, to by się tym chwalili, nie? No właśnie. Chyba, że zapomnieli, tak? Bo na Chyba, przykład że zapomnieli. Pamiętam niedawną premierę, może nie tak niedawno, ale z ostatnich tam powiedzmy miesięcy premierę Xiaomi, gdzie też po raz pierwszy w telefonach tej marki pojawił się SIM i w zasadzie zostało to tak powiedziane, tak brzdęknięte pod koniec prezentacji i zupełnie chyba niechcący. I tak, to też nie tej oficjalnej, takiej tej super z obrazkami, tylko to już polski przedstawiciel tak nam zwrócił uwagę, że ej, patrzcie, jest SIM. Jest SIM, tak. W tej najwyższej wersji jest podobnie. To znaczy oni tam też w najwyższej podają tylko jedną kartę SIM. Natomiast ja chciałbym jeszcze wspomnieć o samym designie, który jest niebrzydki całkiem. Jeżeli chodzi o tylne aparaty fotograficzne, to tam nowości nie ma. Natomiast są fajne kolory. Adam wspomniał o czerwonej wersji tej podstawowej. I tą czerwoną wersję pokazali dopiero jakby na premierze. Wcześniej w przeciekach ona nie występowała. Natomiast podstawka ma, i podstawka, i wersja Pro mają do tego jeszcze wersję czarną, taką klasyczną. Jest taki różyk, taki opalizujący różyk, i jest wersja złota. To złoto jest takie lekko przydymione, matowe. Całkiem fajnie to wygląda. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kolorki obudów, to się popisali, to rzeczywiście wygląda sympatycznie. I stylizacja telefonów jest spójna, czyli mamy z przodu pozaginane ekrany, natomiast z tyłu też mamy zagięte lekko boki, a ramki aparatów mają podobny kształt, bardzo mocno mi przypominający to, co bodajże w Galaxy S20 widzieliśmy już, czyli tą taką ramkę, tą oprawkę aparatu wyłaniającą się z narożnika ramki. To fajnie wygląda, bo to troszeczkę inaczej zrobiło, to nie jest identyczne, ale mniej więcej na to kopyto pojechali. I w modelu Pro Plus ta rameczka zdaje się, przynajmniej tak sądzę na podstawie renderów, lekko wystawać poza obrys obudowy, podczas gdy dwa pozostałe modele mają tylko ją zaakcentowaną innym deseniem, bardziej błyszczącym na obudowie, i płasko położone obiektywy. W Pro Plusie jest rameczka i dopiero na tej wystającej rameczce są położone talerzyki z obiektywami, no bo tu jest oczywiście najbardziej dopasiony aparat fotograficzny i wszystko najbardziej dopasione, bo dali... No tak, w Pro Plus mamy Snapdragona w 8, co prawda generacji pierwszej nadal, ale jednak 8, z tym, że tu jestem taktowany zegarem 3 GHz, a nie w 3200. Jest również AMOLEDowy wyświetlacz 6.7 Full HD z Asahi 120 Hz. Jest do tego 256 albo 512 pamięci flash i 16 giga również RAM. Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, to w tej wersji mamy 50 jako aparat główny i to jest matryca Sony, 8 szerokokątną, 2 do makro i 32 megapiksele z przodu. Tak jest. No i główny ma stabilizację optyczną. Tak. Co też warto podkreślić, pewnie o tym warto wspomnieć. Bardziej musiała podjechać do góry. Oczywiście wiadomo, w każdym modelu jest NFC, nie ma mini jacków. Ładowanie 80-watowe przy baterii 4700. A jeszcze dodam, bo to też mogło umknąć,
szerokokątny aparat, który mamy, ma opcję robienia zdjęć makro przy okazji też. Czyli jest taki szeroki plus makro w tym modelu z Pro z plusem. Natomiast w Pro, prawdę mówiąc, nie doszukałem się, bo nie wspomnieli, że robi też makro, co może oznaczać, że jeden ma autofokusa, a drugi nie. No tak. Ale to też mówię, ciężko było mi w tej specyfikacji ich wyszukać. To znaczy tutaj taką ciekawostką jest na pewno to, że przednie aparaty mają autofokusa. Tak. I to jest rzeczywiście bardzo fajne. Przepraszam? Ale to we wszystkich trzech, bo to co... Tak, chyba we wszystkich ten... trzech. I podobnie zresztą zdaje się w Vivo, o którym mówiliśmy wcześniej, tam też zdaje się we wszystkich przednich aparatach jest autofokus. Tak, to już się powoli, wiesz co, staje standardem. Oczywiście bardzo nie dobrze, ale w tej półce średnio wyższej i najwyższej to już jest standard. I, o, powiedziałem o najwyższej półce. Był też telefon z najwyższej półki w tym tygodniu. Honor pokazał, słuchajcie, składaczka. Pokazał Magica VS. Z rzeczy, no oczywiście telefon jest klasycznie składany, czyli tak jak Fold w formie książeczki. Wewnętrzny ekran elastyczny 7,9 cala, 90 Hz, jasność 800 nitów, bardzo fajna. Zewnętrzny 6,45, Full HD z dużym plusem, ale 120 Hz odświeżanie. Co najważniejsze, po pierwsze jest wersja wspierająca rysik. Czyli po wewnętrznym ekranie możemy sobie rysikiem gry zmolić, natomiast nie potrafiłem się w tych chińskich znaczkach doszukać, czy on jest w opakowaniu, czy też go nie ma. Trzeba kupić osobno. Może Jacek się doszukał. I... Nie, ja akurat nie szukałem rysika. Znaczy, no są rzeczywiście dwie wersje, powiedzmy może najpierw o tej podstawowej. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz wspomnieć, zanim przejdziemy do specyfikacji, taką ciekawostkę. Przemodelowali zamiast. Ograniczyli ilość jego elementów do 4. No wcześniejszy miał kilka razy więcej. Także tak, to jest, musieli naprawdę mocno uprościć tą konstrukcję celem zapewnienia, raz, potanienia produkcji, a dwa, zapewnienia wyższej trwałości. No i tu tą trwałość określili na 400 tysięcy cykli składania, rozkładania, co łatwo można przeliczyć jakieś dobre 10 lat użytkowania przy złożeniu 100 razy dziennie telefonu. Także wydaje się to trochę banalne, bo w końcu zawiasy ludzie wynaleźli już dosyć dawno temu i właściwie optymalizacja powinna dokonać się wcześniej, ale pamiętajcie, że to jest zupełnie inna konstrukcja. To nie jest konstrukcja typowo mechaniczna. Tutaj w grę wchodzi elektronika i bardzo delikatne części. W związku z tym dopracowanie tego zawiasu to jest no, kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o technologów i projektantów. I to, że tam jest mniej części i one działają i mają działać w zasadzie dłużej niż przy poprzedniej wersji, to jest duże osiągnięcie, chociaż człowiek na co dzień nie zwraca na to uwagi, po prostu składa i rozkłada tego smartfona. No dokładnie, a właśnie nawet wystarczy się przyjrzeć dowolnemu składakowi, jak to jest zrobione, to kurczę, majstersztyk techniczny, bo ten zawias się chowa w tą płaską obudowę po rozłożeniu. Jeszcze do tego pamiętajcie, że on musi odpowiednio napinać wyświetlacz ten elastyczny, po to, żeby tam palucha w tą przerwę nikt nie wsadzał, a znowu po złożeniu on musi zapewnić temu ekranowi no, odpowiednio dużo przestrzeni, żeby się gdzieś tam to zgięcie ułożyło. Ja już co prawda raz o tym mówiłem, ja już co prawda raz kiedyś o tym mówiłem, ale weźcie sobie, nie wiem, książkę chociażby, połóżcie sobie na książce, chociaż przy książce to akurat średnio wyjdzie, dwie deseczki, no. Kawałek materiału i zobaczcie, jak, co się dzieje z tym materiałem, jak składacie te dwie deseczki, deszczułki, to ten materiał nagle się zaczyna gordulić, coś się tam zaczyna robić. To wyobraźcie sobie, jakich cudów trzeba dokonać, żeby rzeczywiście wyświetlacz chować, rozciągać go, ściągać i tak dalej. On nie jest aż na tyle elastyczny, żeby sam się tak rozciągał, nie. To trzeba rzeczywiście zrobić mechanicznie i jest to kawał naprawdę dobrej roboty również inżynierskiej. Zawias nie jest taki prosty do zrobienia i tym bardziej, no trzeba jednak się cieszyć, że komuś się dało się tą konstrukcję uprościć, bo wiadomo, mniej ruchomych części to mniejsze ryzyko awarii, jakby nie liczył. Przejdźmy do specyfikacji, bo Honor rzeczywiście pojechał, szczególnie jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, ale chyba nie tylko. Są dwie wersje i warto pamiętać o tym, mieć jakby z tyłu głowy, że są dwie wersje.
Różnica jest nieduża pomiędzy nimi, ale jednak jest dosyć istotna, dlatego, ale to może później. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, OLEDowy wyświetlacz ten zewnętrzny ma 6,45, zewnętrzny, czyli ten mniejszy, nieelastyczny. Ma 6,45, 10-bitowy kolor i pracuje w Full HD z plusem oczywiście, przy 120 Hz. Natomiast wyświetlacz wewnętrzny to jest 7,9 cala, również oczywiście OLED elastyczny, również 10-bitowym kolorem, ale tutaj częstotliwość już jest tylko 90 Hz maksymalna. Natomiast rozdzielczość 1984x2272. Dwa tiery pamięci flash 256 i 512 i dwa tiery pamięci RAM 8 i 12 giga. Brak obsługi kart pamięci. Jeśli chodzi o baterię, to jest, wydaje mi się, całkiem niezłe jak na składaka, bo to jest 5000 mAh całe, bez jakichś ułamków. I ładowanie, ładowarka dołączona 66-watowa do zestawu. Tutaj jest jedna dosyć istotna rzecz, dlatego że Qualcomm Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, który pracuje w tym smartfonie, pracuje z zegarem 3 GHz. I aparaty fotograficzne, o których wspomniałem, i tutaj jest jednostka Sony 54 megapiksele. To jest taka jednostka, po której dosyć dużo się wszyscy spodziewali. Ona w przeciekach miała być prawie jednocalowa. Nie jest jednocalowa, to jest 1 na 1,5 cala tak naprawdę, jeżeli chodzi o wielkość matrycy. Towarzyszy jej 50, która jest szerokokątna, i 8 z teleobiektywem. Natomiast z przodu jest 16 megapikseli. Trzykrotny teleobiektyw i dodam jeszcze, że 50 szeroka tu znowu, tak jak co wcześniej już mówiliśmy, robi również zdjęcia makro. Tak, to jest oczywiście aparat dwufunkcyjny, również właśnie do makro. Bardzo fajne rozwiązanie, zdecydowanie lepsze niż dołożenie dwójki do makro, która nic nie robi. Natomiast ta druga wersja ma przyrostek Ultimate w nazwie i różni się tak naprawdę dwoma szczegółami. Poza jakby ewentualnie wystrojem wnętrza, czyli wszystkimi tematami, bo rzeczywiście oni je pokazują z innymi troszeczkę tematami, te dwie wersje, to jest tam, słuchajcie, po pierwsze ten sam procesor, ale ten taktowany już 3,2 GHz i zestaw pamięci 512 plus 16. I to jest właściwie jedyna różnica. Tak, no i tak jak mówię, jest możliwość korzystania z rysika, ale niestety do tej pory nie doczytałem u nich. Trzeba by było zajrzeć do sklepu, ale to później ewentualnie zrobimy. Tak. I ja nakłamałem, dlatego że jest rysik w tym komplecie. Nakłamałem, bo jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie ta podstawka ma trzy rodzaje obudów. Dwie są te podstawowe, czyli czarna, taka zwykła fortepianowa, plus niebieska, taka lekko matowa. I jest również pomarańczowa, Honor tego nie nazywa skórą wegańską, nie pamiętam, jak oni to nazywają. No, ale no, wiecie, o co chodzi, taka ala skóra. Natomiast w wersji Ultimate jest również czerń, taka fortepianowa, ale jest do tego również biel, taka lekko kremowa. Z takim rzucikiem. Kość słoniowa mniej więcej. No. Także to jest jeszcze dodatkowa różnica, jeżeli chodzi o wersję. No ładne to jest. Cenowo, licząc z juanów, od 4780, czyli niecałe 4800, po 5725. Dorzucicie VAT, to w sumie nawet nie najgorzej cenowo to wychodzi, ale obawiam się, że nie trafi do szerszej dystrybucji, podobnie jak poprzednik. Raczej nie. Raczej no i nie jest to jedyna rzecz, jaką Honor w tym tygodniu pokazał. Honor również pokazał serię 80. Ta ładna pani, co tam za mną jest, to właśnie reklamuje jednego ze smartfonów z tej serii, mianowicie 80 Pro. Natomiast zacznijmy może od wersji takiej najbardziej podstawowej, bo jest wersja i w górę, i w dół również. Zacznijmy po prostu od tej 80 bez Pro, bez żadnych przyrostków po prostu. Czyli to jest smartfonik ze średniej półki, może troszkę wyższej, średniej, ze Snapdragonem 782, z zegarem 2,7 GHz, OLEDowym wyświetlaczem 667, który też powoli się staje jakby standardem wśród tych smartfonów średniopółkowych, z 10-bitowym kolorem i z rozdzielczością Full HD z plusem.
plus odświeżanie 120-hercowe. Bateryjka 4800 i ta bateryjka jest ładowana ładowarką 66W załączoną do zestawu. Pamięci 256-512 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM. I tutaj największą niespodzianką jest chyba matryca głównego aparatu fotograficznego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo Honor wyskoczył ze 160 megapikselami w jednostce głównej. Tak, ciekawe dlaczego akurat. No, ale widocznie cenowo pasowała, a jednocześnie cyferka ładna. No, pamiętajmy, 160 megapikseli robi wrażenie, przynajmniej wśród tych, którzy lubią właśnie cyferki. Matryca ma wielkość, nie fizyczną, bo już zacząłem, że fizyczną wielkość, nie fizyczną. Według tego, co mówiliśmy całkiem niedawno, natomiast na temat wielkości matryc, tutaj to jest 1 na 1,56 cala. Ósemka do zdjęć szerokokątnych, dwójka dodatkowa do makro, z przodu 32 megapiksele. Mm-hmm. Tak, no i dosyć wygląda... charakterystyczna oprawka aparatu, trzeba przyznać też. Takie tak. Dwa kółeczka, ale trochę nachodzące na siebie, jedno błyszczące, drugie nie. Honor tutaj raz, że zmienił w ogóle troszeczkę, jakby zmodyfikował wygląd rzeczywiście tylnych aparatów, zarówno w podstawce, jak i w wersji Pro, bo w wersji Pro, jak spojrzycie, te aparaty wyglądają jeszcze inaczej, mimo tego, że jakby układ jest bardzo podobny, to są dwa, już nie koła tutaj właściwie, ponieważ to jest, wygląda trochę jak symbol nieskończoności. No to właśnie to, co zaraz widzicie, to jest właśnie to. Tak, to jest właśnie ten aparat, który ta ładna pani trzyma. Opowiadaj o tym Pro, bo w sumie on jest najciekawszy. Ma Snapdragon 8 z plusem. Tak. Znowu ma OLED-a, ale... Z tym, że generacji pierwszej zaznaczmy, bo to już w tej chwili trzeba zaznaczać, że generacji pierwszej, bo już mamy generację drugą. Plusa z dwójką jeszcze nie ma, także jeszcze nie musimy na razie. Tak. Jest też znowu OLED-a. Wyświetlacz 667, ale... bateryjka 4800. Również z identycznym ładowaniem, tutaj też jest 66W. Tiery pamięci podobne, 256, 512 i 812, jeśli chodzi o RAM. Natomiast ciekawiej trochę się zaczyna robić w przypadku aparatów, dlatego że jak tutaj akurat, kurczę, mamy tylne aparaty. Z tyłu jest też 160 megapikseli, towarzyszy mu już 50 do zdjęć szerokokątnych i dwójka niestety tylko do makro, nie ma teleobiektywu. Natomiast jest z przodu różnica, dlatego że z przodu mamy jednostkę 50 megapikseli również, plus dwójka do rozmywania tła. Tak jest. Nie wiem, po co to dali, bo zaowocowało to znowu większą dziurą na te aparaty. Taką też nie wiem, według mnie brzydko wygląda ten ekran po prostu. Tak, a żeby było zabawniej, no to nie dali Dynamic Island, żeby to zasłonić, jak niektórzy, więc... No jest dziwny krok, ale no widocznie może w Azji akurat to jest oczekiwane przez nabywców i Pro musi mieć rozmywanie tła z przodu też, nie wiem. Tak, jak widzicie, mieć musieli, nie? Jak widzicie, za mną smartfon wytrzymuje dosyć niskie temperatury, ale ja jestem pełen podziwu dla tej pani, która też najwyraźniej wytrzymuje niskie temperatury, bo jak obejrzałem sesję zdjęciową, to pani no, musiała mieć chyba tam gdzieś po drodze jakieś futerko, jakiś inspicjent musiał trzymać z tyłu, bo myślę, że pani mocno zmarzła rzeczywiście przy tej pogodzie. Ogrzewacz miała postawiony w tle. Tylko może. A słuchaj, to by śnieg pewnie topił, nie? Nie, wiesz co, są takie teraz promienniki, że w górę strzela. Cenowo podstawka od 1700 po 2100, a ten Pro, o którym Jacek teraz opowiedział, od 2300 do 2600 z groszami, przy czym to już mamy 12512, czyli całkiem zacny zestaw. A jeszcze dali Honor 80 Beta Edition, czyli 80 SE. W którym krótko, Dimensity 900, 6,67 cala OLED-owy ekran ze 120-hercowym odświeżaniem, 10-bitową paletą barw, co akurat jest bardzo fajne, nawet w tym najtańszym modelu. Dziurka na 32-megowy pojedynczy aparat z przodu, a z tyłu klasyczny, chociaż nie klasyczny, bo trochę biedniejszy niż klasyczny, zestaw aparatów 64 plus 5 szeroki i dwójeczka do makro. Bateria 4600, ładowanie 66W, ceny 1500 z groszami, 1700 z groszami, odpowiednio za 8256 i 12256.
Najmniej porywający, ale zarazem najtańszy model z tej serii chyba tych. Dla łowców designu on ma dosyć fajnie zrobioną tylną część obudowy, dlatego że ma takie jakby łuski, pasetki kryształowe jakby zrobione. Były Nokie dawniej takie klasyczne, które w podobny sposób, nie pamiętam w tej chwili nazw. Natomiast no to są duże pasetki, obrazki, duże trójkąciki, w związku z tym wygląda jak kryształ z tyłu po prostu. A no w miarę, bo zresztą wszystkie te modele i kolory mają fajne i całkiem niebrzydkie są. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, która w tym tygodniu wyskoczyła i to jest jakby, właściwie to dwie rzeczy, o dwóch rzeczach jeszcze chciałbym wspomnieć. O jednej rzeczy tylko na zasadzie kronikarskiej, czyli Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. To jest taka edycja archeologiczna troszeczkę. Fajnie wygląda, fajna obudowa, zestaw bez jakichś wielkich fajerwerków, ale smartfon wygląda ładnie dla łowców wersji specjalnych, dla tych, którzy zbierają informacje o wersjach specjalnych, to chyba myślę, już za późno, żeby go kupić, bo było mało. Chyba już i tak za późno, żeby go kupić, bo zdaje się 2000 sztuk tylko było, więc myślę, że... Obawiam się, że tak, to była mocno limitowana edycja. Celują w takie telefony, to już je sobie kupili i na pewno nie będą ich używać, tylko położymy na półce. Tak, tak, to jest kolekcjonerski. Dla tych, którzy mają wystarczająco dużo kasy i kolekcjonują ciekawe smartfony. Patrz, właśnie, natomiast... te kolekcjonerskie powinny mieć wyjmowane akumulatory. No przecież kupiłem taki telefon do kolekcji, kładę go na półkę, no poleży te 10 lat i bateria zrobi pyk. No tak. No i tutaj w przypadku tej baterii właśnie, ja dzisiaj dodałem do systemu smartfona takiej średnio może popularnej marki Unihertz, ale marka jest rzeczywiście niszowa, niszowo popularna może wśród grupy zwolenników. Smartfon nazywa się Tank, a dlaczego się nazywa Tank? Bo ma dosyć pojemną, dużą baterię, 22 tysiące mAh. Co prawda... W przypadku tych baterii to ja jestem pełen sceptycyzmu. Trochę tak. Tym bardziej, że czasy działania są podawane mniej więcej tak, jak niektóre firmy podają dla baterii 5000 mAh. Natomiast wspominam o nim właśnie jako ciekawostce. Jeśli chodzi o specyfikacje, to zapraszam Was do katalogu, zajrzyjcie. To jest lekko wzmacniany smartfon. Ale nie ma jakiejś wysoce ciekawej specyfikacji poza właśnie tą baterią. 22 tysiące mAh. Specyfikacja jest, Jacek, ciekawa, bo ma ponad prawie 2,4 cm grubości, a waży ponad pół kilo. No właśnie. 30 gramów. No cóż. Ale no, mówię, warto wspomnieć, bo jest tak. To ciekawostka taka tego tygodniowa, która mi dzisiaj wyskoczyła i która mnie bardzo ubawiła, powiem szczerze. To tak a propos, to w takim razie kończąc, ja proponuję, żebyśmy zakończyli życząc Wam, aby Wasz weekend nie był tak ciężki jak ten smartfon. Tak, życzymy wam udanego, miłego weekendu. Śnieg pada, nie wiem czy u Was też, bo u nas napadało. U mnie już ciapa. Niemęczliwej zimy, ciepełka, nie za dużo pracy. Jeżeli możecie tylko wypocząć w weekend, to też Wam życzymy udanego wypoczynku weekendowego. Dzięki, też. Że wpadliście i żegnamy się z Wami do przyszłego tygodnia. Hej!